przestało padać. Przynajmniej nie wylecimy ze szkoły mokrzy. Chodź, musimy iść do szkoły. Mam nadzieję, że Ron się nie zgubił. Alohomora! 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 Przestało padać i noc jest teraz całkiem miła. Alohomora. Dormitorium Gryffindoru jest tam na prawo, pamiętasz? Alohomora! Fidendo! Harry, dormitorium jest w tę stronę. Nareszcie jest portret grubej damy. Powiedz hasło i możemy iść spać. Myślałem, że ty znasz hasło. A niby skąd mam znać? No a ja skąd? Odkąd przyjechaliśmy, jesteśmy razem. Masz rację, ale wiem, kto je na pewno zna. Jesteście. Jest punktualnie. Usłyszałam niesamowitą historię. Podobno was obu wylali przez latający samochód. Hermiono, błagam. Jesteśmy zmęczeni. Możesz nam po prostu podać hasło? Miodojad. Miło cię znów widzieć, Harry. No, jesteście. Wejście z hukiem na początek roku. Nawiasem mówiąc, mama jest wściekła. Powiemy wam o gospodarce fasolkowej, którą wymyśliliśmy. Cały system
opiera się na fasolkach wszystkich smaków Brytiego Bota. Fred, ja i paru naszych kumpli uruchomiliśmy punkty wymiany w całej szkole. Czasami któryś z nas ma coś na wymianę. Jeśli masz dość fasolek, możesz kupić to, na co masz ochotę. A skąd mamy brać te fasolki? Są pochowane wszędzie. Trudno ich nie znaleźć. Zaraz będziesz miał dosyć, by zacząć handel. Interesy z tobą to na pewno sama przyjemność. W salonie Harry'ego powitały oklaski i okrzyki jego kolegów gryfonów. Harry i Ron po wypadku z bijącą wierzbą zostali bohaterami Gryffindoru. Harry spał znakomicie i nie mógł się doczekać pierwszego dnia w Hogwarcie.